W Ewangelii według świętego Jana czytamy: Jezus wstał od wieczerzy i założył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Zwykły, a jednocześnie niezwykły gest, w którym Jezus odsłania przed nami dwa wymiary teologiczne braterskiego umywania nóg, którymi są pokora i miłość. Po pierwsze, pokora. Można tu użyć również określenia służba, która przywołuje słowa samego Jezusa, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jezus pragnie poprzez ten gest uniżyć się do poziomu sługi, aby umywać nogi każdemu z nas, aby każdemu go z nas obmywać z grzechu, gdyż, jak sam powiedział, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. W tej wypowiedzi kąpiel oznacza chrzest, która daje życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo ukierunkowuje człowieka ku Bogu. Natomiast gest umywania nóg jest gestem odpuszczenia grzechów, z konieczności powtarzanym, którego obraz możemy zobaczyć w sakramencie pokuty. I tutaj dochodzimy do drugiego wymiaru – miłości. Gdyż odpuszczenie grzechów dla człowieka jest aktem miłości Boga, jest miłością, którą powinniśmy również przekazywać drugiemu człowiekowi. Sama nazwa obrzędu z języka łacińskiego mandatum oznacza przykazanie. Wskazuje nam, że Jezus daje nam przykazanie, daje nam zalecenie, abyśmy na Jego wzór z miłością i pokorą służyli drugiemu człowiekowi. Sztandary króla się wznoszą, już krzyż chwalebny jaśnieje, na którym Stwórca człowieka w człowieczym ciele zawisnął. Pokora i miłość zawiodły najmiłosierniejszego Zbawiciela na krzyż. To właśnie krzyż Chrystusa znajduje się w centrum Wielkiego Piątku. Podczas wieczornej liturgii w każdym kościele kapłan, ukazując krzyż, ogłosi zebranym: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Po czym wszyscy odpowiedzą: pójdźmy z pokłonem. Każdy z nas jest zaproszony, aby podczas adoracji krzyża podejść, pochylić się nad drzewem życia i oddać cześć temu, który pozwolił się ukrzyżować dla naszego zbawienia. Temu, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści. Temu, który został skazany na śmierć za grzechy swojego ludu, za nasze grzechy. Oddajmy pokłon krzyżowi, co był ołtarzem ofiary, bo na nim życie umarło, by śmiercią życie przywrócić. Przyklękając pod krzyżem Wielki Piątek, już wtedy widzimy chwałę poranka zmartwychwstania. Wigilia Paschalna, najważniejsza celebracja całego roku liturgicznego, moment, kiedy Kościół z wiarą oczekuje objawienia się chwały Wszechmogącego Boga.
Nie ma celebracji wielkosobotniej bez paschału, świecy woskowej, wysokiej, która zupełnie nie należy do człowieka, a jest w pełni, w całości oddana Panu Bogu, jest Jego wyłączną własnością. To miłość Boga sprawia, że owoc pracy pszczelego roju staje się objawieniem chwały zmartwychwstałego Pana. To Jego miłość do każdego z nas. Pan Bóg wie, że jesteśmy ludźmi, że potrzebujemy znaków, które będziemy mogli odczytać. Dlatego w Wigilię Paschalną jest poświęcany Paschał na kolejny rok. Warto podczas tej liturgii w sposób szczególny zwrócić uwagę właśnie na Paschał, na tą szczególną świecę. Pierwsze spotkanie z Paschałem mieliśmy jako dzieci, kiedy nasi rodzice przynieśli nas do chrztu, a nasza świeca chrzcielna po raz pierwszy została zapalona właśnie od tej szczególnej świecy. Będziemy mieli jeszcze przynajmniej jedno spotkanie z Paschałem. To moment naszej śmierci, kiedy nad naszą trumną zostanie ustawiona ta świeca, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Patrząc dziś na Paschał, pomyślmy o tych dwóch momentach. O pierwszym, momencie chrztu, kiedy to narodziliśmy się do życia w Kościele, i drugim momencie. Momencie naszej śmierci, kiedy to narodzimy się do życia w Bogu, do życia w wieczności. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, nasz Pan zmartwychwstały.